Zaledwie rok temu wiele osób podnosiło, że suwalski budżet obywatelski na skutek dużego poparcia szkolnych społeczności drenowany jest inwestycjami wspierającymi lokalne placówki oświatowe kosztem innych propozycji służących szerszemu gronu potencjalnych beneficjentów zmian i udogodnień. Temat był szeroko dyskutowany również przez radnych i zapadła wówczas decyzja, że szkoły nie będą mogły składać tak zwanych dużych i średnich projektów. Rozczarowania nie kryli wówczas dyrektorzy szkół, którzy przyznawali, że budżet obywatelski był jednym ze sposobów finansowania szkolnych inwestycji czy remontów. Kilka dni temu do prezydenta Suwałk trafiła interpelacja radnego Marka Zborowskiego-Wejchmana dotycząca wydzielenia w suwalskim budżecie obywatelskim specjalnej puli środków dedykowanych szkołom. Szkolny budżet obywatelski byłby nauką funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowaną do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu działałby na zasadzie i jako część suwalskiego budżetu obywatelskiego, podnosi radny w interpelacji. Jego zdaniem rezultat w postaci zrealizowanych projektów stałby się namacalnym efektem mającym znaczenie dla uczniów. Przede wszystkim zaś zachęciłby ich do zaangażowania się w aktywną działalność społeczną, dającą poczucie wpływu na sprawy szkoły i miasta. Zachęcanie od najmłodszych lat do obywatelskiej społecznej aktywności z pewnością znajduje uzasadnienie. Choć zdawać by się mogło, że los miasta, kierunki jego rozwoju, a więc także inwestycje czy rozwiązania rzutujące na byt mieszkańców są dla Suwałczan ważne, to fakty takiemu zjawisku zdecydowanie przeczą. Chociażby sprawa wideokonsultacji w sprawie strategii rozwoju miasta do 2030 roku. Zapowiadana dyskusja nad tworzonym dokumentem została odwołana z powodu zbyt małej liczby chętnych. Taka to jest ta nasza obywatelskość.